Czy można zabrać się na cmentarz na koniec? Jesteśmy w wielkim kryzysie. Spani, chodź. Spani, dada. Nie, czeka. Automat bilet. Wypuje i idzie. Biletowy automat. W mieście biletowy automat, w mieście. O, dla kobiet z gipsem i dla kobiet i dla starych dziadów. I dla starych bab, które nie. Się dom na kiblu. Czy... też może być. Ej, pokaż znaczek, że to stanie. Dla... u mnie ci tak. Uwaga, prowadzący, czoło paratystyczne, że się rusza z tą ludzi, nie będzie dojeżdżało do Rostowodnickiego, proszę nie wjeżdżać na tarczę Rostowodnickiego. Powtarzam, Rostowodnickiego, proszę nie wjeżdżać na tarczę skrzyżowania z Rostowodnickiego. Koniec paraty. W tym momencie mija drogę z już proszę, może się. Lepsze być przez chwilę zajęte miejsce niż ze mną panią na sobie. A już mi się zrobiło tak słabo i gorąco. W krótkich rękawkach, jak w takich grubych rzeczach. I my jak byliśmy na wakacjach, no to
byliśmy nad morzem, chcieliśmy jechać do pustelnika, no i tata powiedział, że on będzie, że może być z samym kapeluszem, nawet penisem będzie miał na wierzchu. Same z samym kapelusz. Krops. A dlaczego my po torach jedziemy? Nie wiem, my dojedziemy na Centauro na arenę. Za 5 kilometrów? Nie przesadzam. 20? Nie przesadzam. 20 kilometrów? 120. Nie przesadzam. 120 metrów? TKR. Mamy to za to, kim jesteśmy? To już porysowane. Nie, Karol, to nie jest porysowane. Siadaj na tak, bo mi noga się skryje. Ktoś się ukrył? Nie. Dlaczego? Dlaczego telefonem? Trzeba tyle cierpliwości, co na co dzień w korku, co? Takim tam chodzi. Byś go udrowali od tego śmiania? Co, do czyży? Tak. Co mogę. Czyli... A czy pani jest panią, czy chłopem? Chłopem. Pan się nie nadaje. Masakra by była, bo jeszcze Jędrzej był. O, no jest. Thank you.
robię mu makareny. To już też po 43 minuty. Chłopie, kto by, znudzi się komuś oglądanie ciągle tego samego autobusu z tyłu. A, 43 minuty. 43 minuty. Tu już 43 jedziemy. Minuty. 43 minuty już jedziemy. Drzwi. A to drzwi zamykają czy otwierają? Zamykają się. Bardzo proszę. O, opuszczają. Czy mogę sobie Hubert usiąść? Drzwi otwierają się. Karola, drzwi otwierają się. Zamykają. Drzwi, patrz. Ej, patrz, nie. Drzwi zamykają się. Drzwi otwierają się. Drzwi zamykają. Nie, drzwi otwierają się. Ej, ale ci mówi, zamyka, takim głosem. Wiem. Drzwi zamykają się. Drzwi otwierają się. Drzwi zamykają się. Elo, policjantka. Popatrzyła się na ciebie. Cześć. Oj, gruba, jak ten pulpet u mnie na talerzu. I ona tak tu podchodzi. Ej, pulpecie. Ojo, pulpet z krawatem. Widzisz, że okna są otwierane? Tomek. Ale nie ma, nie ma nic gdzie okien. Nie no, otwieram. Wcale tam. No, jest jedno otwierane. Tam, widzisz. Inna mnie będzie gonić. Karol, idę spać, jak ten dziad ma w tylko, że wielki. Ej, opowiedz Hubertowi tę historię. No właśnie, on tak, my wchodzimy i on tak siedzi, nagle na czasu kładzie się, potem spada na podłogę, stoimy na przystanku, co nie, kierowca właśnie. Uwaga, prowadzący, w tym momencie parada opuściła stron do drugi. I tak ten, chodzi tak, stopaj, ten nie uskok, gdzie masz wysiadać. Ten na chwilę usiadł i potem znowu zasnął. Zasnął już musieli ten jak koniec, skończyliśmy koniec trasy, ten, całej trasy na łagiernikach tutaj, to on tak bierze coś, zniker, czy coś do no i go tak, i tak obije. A ten gościu była... dalej nie wyszedł, więc zadzwonił po policję. No. A ja do mnie to nie powahasz. No. O, do ciebie też pomagam. Hubert, 45 razy 80. 10 milionów. Bo 10 milionów razy 2 miliony równa się 10 milionów. To jest niemożliwe, jak na początku było, to nie wiem, nie robię. Wysiadasz?
Zobacz, auto, a z tyłu gość siedzi z otwartym bagażnikiem i fotografuje. Mam bagażnik. A nie tam, auto. Wiem, widziałam. Coś mama wywalowała. Że babcia była na przystanku i patrzyła. Drzwi zamykają się. Zamykają się. A Hubert, ty tu niedaleko mieszkasz? Nie. Coś mi tak dochodzi do głowy. Na koźnicy A mój kolega z klasy, ten Olek Kamek, robi tak, że sobie, jak mamy zadanie domowe, to on sobie przynosi płytę, sobie ją przykłada do mózgu. Potem ją wykłada i mówi: czytane, proszę skupać baterię. Idziemy dalej. Olek, nie zapomnij, płyta weszła. Tyk, tyk. I on idzie. Marcy wstała na wstawę. A jak ta, jak twoja babcia tu doszła? Normalnie, bo chciała zobaczyć. Drzwi otwierają się. Zamykają. Ale blasło. Widzę mistrz. Widzę mistrz. Karol, uderz mnie, ja tu mam swoją głowę. Rękę uderzyłeś? Policja. Teraz mam swoją głowę. Teraz mam swoją głowę. Wiesz, jaka twarda? No, czy jest twarda? Coś tam. Słowówka. Krakowska, co tu? I on co tam nagrywa? Sodówka? To co busy? Sodówka? A to z niego ściągnąłeś ten film? Krakowska Arkietorta. A ten film był u niego do Solaris. Do Solaris będzie miał pierwszego tramwaj. Pierwszy tramwaj? Zamykam. Będzie. O! Już prawie jesteś. Hubert, patrz, jak ty się frulet. Hubert, patrz. Słuchaj tej piosenki. Karol, Sraj. A jak to było o tym Krakowiaku? Jak to było o tym Krakowiaku? Krakowiak jeden miał koliko 7? Nie, Krakowiak miał wagon 7. Nie, Krakowiak 1 miał koliko 7. Pojechał na wojnę, został mu się jeden. A jeden lat wojował, szabli nie wyjmował, szabla zardzewiała i do kosza wyśmiała. Ja wymyślałam, do kosza wyśmiała. Jak to szło? Krakowiak 1 miał wagon 7, a w wagonach kupę, pies tam wyszedł. Czekaj, jak to było, Hubert? Bo ty to znasz? Krakowiaczek 1 miał wagon 4, pojechał na trasę, zepsuł mu się jeden. Aha. A dalej?
Dalej. 7 lat jeździł, drzwi nie otwierał, drzwi zardzewiały i... Do kosza wyśmiały. Nie. I... Się zamykały. Się rozwalały. A i dalej? Nie ma. Czyli krakowiacze giery. Miał koniec 7. Pojechał po wojnie. Został mu się jeden. Szabla szabla zardzewiała. Szablunkę wstąpili i on mu zardzewiał. Patrzy. O tą Huberta wytrze. Michael Jackson. Tylko i wyłącznie, że tak. Nie zdołamy jeździć barakiem.